Mogę jakoś pomóc? Nie, już kończę. Jakimś cudem Rafeni spierdolili mi geometrię. Jak się spało? Znośnie. A ty? Wyspałaś się? Jakieś koszmary miałeś w nocy. Krzyczałeś. Serio? Spoko. Jestem przyzwyczajona. Jak Mitch i Skorpion wrócili z wojny, to rzucali się każdej nocy. Przez wiele miesięcy. Cokolwiek to jest, przejdzie ci. Oby. Wykombinowałaś coś w sprawie Hellmana? No jasne. Popatrz. No to opowiadaj. Ten klucz to jesteśmy my, nie? Przecinak to AV-ka, a śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach. Na pewno się zastanawiasz, jak ją zmusimy do lądowania. Twoim działkiem. Działko się przyda do czego innego. Ten kaliber nie przebije pancerza u takiego kolosa. Zrobimy inaczej. Zaciskacz. To jest nasze rozwiązanie. Elektrownia mikrofalowa. Czekaj, wyjaśnij mi to jeszcze raz. Klucz to jest nasz wóz, tak? Tak. Przecinak to AV-ka, śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach. No a zaciskacz to elektrownia mikrofalowa. Nasz sposób na tę AV-kę. Czemu chcesz zestrzelić AV-kę właśnie tam? Bo gdy zaryje w ziemię, będziemy musieli ją jak najszybciej zlokalizować i przejąć tego twojego gościa. A tamta okolica to typowa kalifornijska pustynia. Płasko, sucho i pusto. Będziemy ich mieli jak na dłoń. A, elektrownia mikrofalowa. No tak, włamiemy się do niej. Aha, na razie nieźle. A potem co? A potem walniemy w AV-kę impulsem EMP. Oczywiście. Jak tylko znajdzie się w zasięgu, doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jej wysmaży całą elektronikę. W ten sposób wyłączymy jej silniki. W ten sposób wyłączymy wszystko. Napęd, systemy nawigacyjne, komunikację. Pamiętaj, że potrzebuję Hellmana żywego. Byłoby miło, gdyby ta AV-ka nie wyleciała przy okazji w powietrze. Wiem przecież, ale i tak lepiej, żeby Hellman zapiął pasy. Jak nam się uda, to gość nie będzie miał miękkiego lądowania. Nie jesteś zbyt dużą optymistką? Nie mamy pewności, że oni przelecą nad elektrownią. Nie mamy i nie musimy. Zobaczysz. Czeka nas ostra jazda, ale nie pożałujesz. Mam wszystko obczajone. No dobra, to jedziemy. Super. Wsiadaj szybko, bo zimno jest. Kto jest właścicielem tej elektrowni? Rząd czy jakaś korporacja? A to jakaś różnica? Myślisz, że kto pociąga za rządowe sznurki? Zastanawiam się tylko, komu za chwilę nadepniemy na odcisk. Rozejrzyj się. Zasada jest prosta. Jeśli coś widzisz, to należy to do korporacji. A tak z innej beczki. Najdziwniejsza rzecz, jaką przewoziłaś, to... Bo ja raz wiozłem prawdziwą igłanę. Serio? Żywą? Aha. Ktoś ją zahibernował i zapakował do skrzynki. Nie wiem po co, ale poszła za niezły hajs. No i jak? Przebijesz to? Zastępca dyrektora finansowego Kaukazu? Wow. No to remis. Martwy. W bagażniku. Okej, wygrałaś. Lubisz zadzierać skorpami, co? Myślisz? Chociaż nie. Poprawka. Rogue, nasz, Rafeni. Chodzisz na grząski teren, Vi? Ty po prostu lubisz zadzierać z każdym. W takim razie to chyba bardzo dobrze, że jestem po twojej stronie, co? Mhm. Dojeżdżamy do Tamy. Tu robimy krótki przystanek. Skalibrujemy cię z wieżyczką. Będziesz mógł obsługiwać działko. To nam da większe szanse w razie czego. Podepnij się tutaj. Musimy tracić czas na te kalibracje? Musimy. Chyba, że strzelałeś już z takiej wieżyczki bez wspomagania. W ruchu, jak cię napierdalają z każdej strony i szło ci zajebiście.
Ale coś mi się nie wydaje. Więc nie wydziwiaj, tylko się wpinaj. Jak mam się podpiąć? Normalnie osobistym? No a jak? Tylko uważaj na wtyk. Czasem nie łapie. Wpięte. Chwilka. Diagnostyka musi przejść. Cholera, błąd wyskakuje. Dziwne. Obejdę to. I w ten sposób panam za chwilę pozna Johnego Silverhanda. Na jakimś kurwa wygwizdowie. Gratuluję. Ej, ty masz chyba zawirusowany implant. Ten w karkowym. Mam w głowie bioprocesor działający niezależnie ode mnie. Dlatego pewnie twoja diagnostyka to oflagowała. Może. Ale żadne dane nie wyciekną z niego łączem personalnym. Twój wóz jest bezpieczny. Dobra. Wierzę, że niczego nie spierdolisz. Okej, jedziemy z tym. Widzisz ten szajs tam? Puść w to krótką serię. Ja się zajmę kalibracją. Dobrze. Dawaj następny cel. Pojedynczym. Okej, jeszcze jeden. Ciągłym teraz. W porządku, kończymy to. I co? Nie było tak źle. Ta, ale ciekawe jak pójdzie z ruchomymi celami. Działko jest skalibrowane, będziesz miał wsparcie systemowe. Tylko uważaj na odrzut. Coś tam się czasem pierdoli. No i gdzie ta elektrownia? Zaraz zobaczysz. Znam miejsce, z którego będziemy mogli się rozejrzeć. Tylko się upewnię, czy okolica jest czysta. Sabotaż korporacyjnej elektrowni, atak na korporacyjny transport, porwanie korporacyjnego... Odmieniasz słowo korporacyjny przez wszystkie przypadki, czy do czegoś zmierzasz? Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego kutasa. Może jednak się dogadamy. Może coś w tym jest. To, co się stało, musi jakoś na nas wpływać. Jesteś do mnie bardziej podobny, niż ci się zdaje. Wkrótce się o tym przekonasz. Ale to działa w obie strony. Może to ty upodabniasz się do mnie? Nie sądzę. Wszystko w porządku. Żadnych patroli w okolicy. Patrz, to wielkie to kolektor. A widzisz te anteny? Każda zbiera mikrofale z satelit na orbicie. Potem to jest przetwarzane na energię. Ta elektrownia obsługuje całe miasto? Chuj wie. Spoko, niedługo się przekonamy. Ale anteny ciągną się wzdłuż całej międzystanówki. Myk polega na tym, że one są ze sobą połączone. Wystarczy rozregulować kolektor, a reakcja łańcuchowa załatwi resztę i każda z nich wyemituje silny impuls EMP. Ta AV-ka wleci jak mucha w sieć. Musimy tylko jebnąć impulsem w odpowiednim momencie. No to złapmy ją. Jak dotrzemy do elektrowni, ja zainstaluję obejście dla detonatora, a ty przeciążysz system. Panam, a jakbyśmy tak się nie cackali i po prostu wysadzili tę elektrownię? Normalnie byłabym za, ale gdybyśmy ją rozpierdolili, włączą się automatyczne blokady awaryjne w każdym kolektorze. Zanim je obejdziemy, wszyscy w Night City się dowiedzą, że tam jesteśmy. Także dobry pomysł, ale to może następnym razem. Przeciążanie systemu brzmi jak coś, co chciałbym teraz zrobić. Ale to nic skomplikowanego, mam nadzieję. Po prostu ustawisz wszystko na maksa. 11 na 10, jasne, zrobi się. Co teraz? Musimy poczekać. Ruszymy tak, żeby zgrać wjazd do elektrowni z lotem AV-ki. Jasne. Zbieramy się. Brałaś już kiedyś udział w takiej akcji? W zastrzeleniu AV-ki? Sama? Nie. A co? Elektrownia mikrofalowa, impuls, sieć. Nieźle to wszystko wykombinowałaś. Szacun. Dzięki. To kwestia sposobu myślenia. Potrójne R. Potrójne R? Rekonesans, reakcja, realizacja. Jest tak. Za cokolwiek się bierzesz, robisz trzy rzeczy. Najpierw orientujesz się, czym dysponujesz i z czym musisz sobie poradzić. Rekonesans.
Potem opierasz cały plan na tych dwóch zmiennych. To reakcja. No i w końcu realizujesz plan. Proste. Jednym słowem, rozgryzłaś życie. Żebyś wiedział. Potrójne R. Niczego ci więcej do szczęścia nie potrzeba. No, może z wyjątkiem zimnego browara. Ta metoda potrójnego R, to jakiś twój patent? Nie. Nauczyłam się tego w Aldecaldos. Od Micza i Skorpiona. Szkolili ich z takich rzeczy na wojnie. Parę razy już się przydało i teraz też się przyda. A co jeśli coś pójdzie nie tak? No kurwa, to improwizujesz. A co myślałeś, że właśnie ci sprzedałam niezawodny sposób na sukces? Powiem tak, prawie się nabrałem. Wi, rozbrajasz mnie czasem. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Pamiętaj, robimy wjazd, rozpierdalamy system i zjeżdżamy stamtąd. Trzymaj się! Może szarpnąć! Przygotuj się! Okej, jestem gotowy. Drony! Zajmę się nimi! Zdejmij te gówna, zanim nas ostrzelają! Wystarczy! O wszystkie? Pod warunkiem, że się pośpieszymy. Znajdź panele. Ja podpinam detonator. Szybko! Cholera pana, nie wiem, czy nie przegięliśmy. Przeżyję. Widzisz to? Wszystko mruga jak pojebane. Chciałaś na maksa, to masz na maksa. Zajebiście. Ale lepiej stąd zjeżdżajmy, bo nas usmaży. Spierdalajcie stąd, zanim coś się stanie. Dzięki z Jeepem. Dzięki za dobrą radę. A już miałem urządzać tu piknik. Wiesz, kocyk, kremik, kiełbaski, parawan. Uważaj, następny może... Johnny? Johnny? Kurwa. Okej. Jest okej. Kurwa. Kurwa. Spierdalaj stąd. Nie było najczyściej, ale dobrze poszło. A co z detonatorem? Działa? Jest git, nawet nie gubi zasięgu. Odjedziemy stąd na tyle, żeby impuls nam nie przypierdolił. Zaczajmy się na tamtym klifie. Stamtąd dobrze widać przekaźniki. Zaczekamy na nią. Dobra. Masz. Zawsze chciałem nacisnąć taki wielki czerwony guzik. Ale będziemy wiedzieć kiedy. Nie martw się, zobaczę ją. Odpalisz impuls, jak dam ci znać. Nawet nie zorientują się, co ich zmiotło z nieba. A tak swoją drogą... Niedługo pierdolniemy w wartą miliony eurobaksów własność Kang Tao. Jak się z tym czujesz? Zdecydowanie potrzebuję tego pierdolnięcia w moim życiu. No i to właśnie chciałam usłyszeć. O, ciekawe. Co? Cisza. Szum miasta, ludzkie głosy, zapachy. Nie ma tego, znikło. Nawet wiatr tylko tę pustkę potęguje. Zapomniałem już, że cisza w ogóle istnieje. Ale z zapachami to jednak przesadzasz. Kojotów nie czujesz? Serio? Myślałem, że to twój odświeżacz w samochodzie. Wal się!
Lepiej się teraz skoncentruj na wypatrywaniu tej afałki. Leci! Od strony Pacyfiki! Dobra, przygotuj się. Jeszcze chwila. Jeszcze. Teraz! No to boom! Cholera, co jest? Ja pierdolę. Dostała! Panam, silniki ciągle działają. Kurwa, ucieknie nam! Nie ucieknie. Musimy ją dorwać. Czekaj chwilę. Panom, co ty wyprawiasz? I tak to się robi! Traci wysokość. Mamy bydlaka. Jedziemy.